Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus. Witam w kolejnym poradniku z budowy pojazdów. Dzisiaj mam dla Was samochód sportowy. Mam nadzieję, że się spodoba. Do produkcji potrzebuję tak, blok węgla na pewno, kwarcowe schody, troszkę kwarcu będzie, blok kwarcu. Co tam będzie jeszcze nam potrzebne? Szare szkło. I proszę ja Was, jeszcze się nam przyda na pewno śnieg. No i dobra, zacznijmy. Teraz tak, on będzie sobie jechał, przypuśćmy, stamtąd będzie jechał, ok. Czyli tak, zaczynamy od kół. Jedno koło, pomiędzy nimi odstęp, macie drugie koło. I teraz tak, raz, dwa, trzy. 4 odstępu i na piątym miejscu kolejne koła, czyli dość taki duży będzie, 4 odstępu. I teraz tak, blok kwarcu dajecie, tu jest tył, pamiętajcie, tu, dajecie tu, tu i tu. I z przodu damy tu i tu i wygląda to tak w tej chwili. Do tego potrzebujemy schodki z kwarcu i schodek dajemy jeden tu i dwa dodajemy w ten sposób. Z tej strony to samo. Jeden tak i dwa dodajemy w ten sposób. To tak, moi drodzy, możemy sobie tu wstawić, przypuśćmy, jakiś fotelik. Tutaj, dobra. I potrzebujemy szare szkło, chociaż tutaj też jeszcze możecie dać blok kwarcu między tymi kołami. Bierzemy szare szkło i robimy tak, raz, dwa, trzy i kolejne trzy, raz, dwa, trzy. Co to? Aha, dobrze, czas. No ok, kiedy czas mamy już zrobiony, to teraz tak, bierzemy znowu kwarcowe schodki i ustawcie w ten sposób, z tej strony i w ten sposób z drugiej strony ustawimy. I teraz tak, myślę, że tutaj można sobie to wypełnić blokiem z kwarcu i bierzemy śnieg. I teraz pomyślmy, raz, dwa, tu damy po raz i tu damy raz, dwa, trzy, a tu po dwa. Zobaczmy, jak to wygląda. Coś takiego. Chociaż możemy tu dać jeszcze po jednym, czyli w sumie tu dwa, tu trzy, tu dwa. I tu jeszcze też pododajemy, żeby to mniej więcej w ten sposób wyglądało. Czyli tu cztery, tu pięć będzie. Coś takiego. Potrzebujemy teraz dywanik. Jest dywan. I tutaj ustawiamy sobie dywan. Możemy zrobić... Nie będzie to ładnie wyglądało. Ten oto sposób. Z przodu możemy dać tak. Albo podajnik jakiś, albo piecyk. Zobaczmy, jak to z podajnikiem będzie wyglądało. Może być. I teraz tak. Tak samo tutaj damy raz. Tu damy raz, dwa. Nie, tutaj damy dwa, tu raz i raz, tu dwa, z tyłu damy trzy i też o jeden wyżej niż z tej strony, żeby taka głębia powstała, zobaczcie. Coś takiego. Ok, jeżeli chodzi o przód, to do przodu dołożymy sobie taką chłodnicę. Myślę, że weźmiemy tabliczki i możemy zrobić światła, nie? Czyli tak, tak. Tu damy o. W ten sposób i światła byśmy zrobili może... Zastanówmy się, a może zrobimy w ten sposób światła, że wezmę szary przycisk. Tak
tak jest i wezmę tą płytkę. I dajmy tak, szary przycisk na blok. No. O. Płytkę do ramki. To może tak to zróbmy. Tabliczkę zabierzmy. Dajmy o szary przycisk na blok i do ramki. Bardzo ciekawe światełko wyszły. No i co? Fele muszą być. Czyli fele wstawiamy. Feli myślę, że można zrobić z bloku żelaza. Pach. Pach. Pach i pach. Z tyłu natomiast oczywiście muszą być światła. Ponieważ to jest samochód sportowy, to te światło damy takie cieniutkie z wełny. Pomarańczowy, na przykład dywan damy. W sumie mogą być czerwone, a pomarańczowe też fajnie będą wyglądały. Dobra, brakuje nam jeszcze lusterek. Tylko weźmiemy sobie szarą szybkę. I wrzućmy lusterko z tej strony, lusterko z tej strony. I zastanówmy się, bo wygląda to w tej chwili tak. I w tym autku, moi drodzy, jest jeszcze taka opcja wiejskiego tuningu. Tylko wiecie co, jeszcze ten tył mi się tak do końca nie podoba. Może raz, dwa, trzy, cztery, pięć damy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu damy 7. A tutaj dajmy może tak. Czyli raz, dwa, trzy, trzy. O, coś w tym stylu. Chyba, że 4 nawet damy. O, 4. Patrzcie, tu jest jeszcze taka wersja, że tu dajemy pełen blok i mamy wersję wiejskiego tuningu. Możemy tu jeszcze dołożyć, tak o. I mamy taką furę. O, i chyba nawet fajnie wygląda z tym spoilerem. No, całkiem, całkiem. Dobra, ja włączę jeszcze cienie i widzimy się. No i moi drodzy, na cieniach wygląda to dużo, dużo lepiej, jak zawsze, nie? Ale w ten oto sposób samochodzik jak ta lala, bardzo sportowy. Nawet ten wiejski tuning, czyli ten spoiler, dodaje mu uroku. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to wiecie co robić. Udostępniajcie, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.